Kolejna słaba akcja ze strony Fabiańskiego. Sebastian Fabiański, wchodząc do federacji Fame MMA, był przedstawiany jako jakiś mega zawodnik premium, który zmieni oblicze freak fightów. Po jego pierwszej walce wiedzieliśmy już, że w oktagonie jest marnym graczem tej gry. Ostatnio mogliśmy oglądać jego krzywe akcje. Po pierwsze, w trakcie programu Face to Face z Filipkiem wyszedł ze studia i nie wrócił, co jest kompletnym brakiem szacunku do widzów i ludzi w samym studio. Po prostu kpina, sami zobaczycie ten moment. Dobra, jakie są pytania? Bo myślę, że... bo ja na przykład muszę wracać do syna. Ja pierdolę. Ja wiem, ale mówię jeszcze... zupełnie szczerze. Idź spierdalaj stąd, ja z Boksdelem pogadam. Kurde, Seba wyszedł. Seba powiedział do zobaczenia na konfie. Okej. Teraz z Twittera jego rywala Filipka dowiadujemy się o kolejnej sytuacji. Mianowicie napisał on tak: Sebastianie Fabiański, albo oddajesz 30%, albo robisz wagę na walkę, którą sam negocjowałeś, a nie próbujesz szantaży emocjonalnych, chyba że znowu ktoś ci coś dosypał do drinka, złożyłeś podpis, a następnego dnia niczego nie pamiętałeś. Kumacie? Półtora tygodnia przed walką kombinować z wagą. Jest to bardzo niepoważny zawodnik i federacja powinna głęboko się zastanowić, czy chce z nim dalej współpracować. A z mojej strony to tyle na dziś, do usłyszenia wkrótce.